W Ewangeliach mamy dość często nieporozumienia. Nieporozumienia polegające na tym, że Jezus objaśnia sprawy Królestwa Niebieskiego, prawa tego Królestwa. Mówi, jak żyć według zasad Nowego Królestwa. I okazuje się bardzo często, że nie tylko tłumy nie rozumieją, ale także najbliżsi apostołowie. Dziś mogliśmy usłyszeć z początku Dziejów Apostolskich o ogromnym nieporozumieniu, które ujawnia, jak bardzo dalekie były myśli uczniów Jezusa od tego, co im przekazywał o przyjściu Królestwa, o ujawnieniu i w ogóle o rzeczywistości Królestwa Bożego. Oto bowiem dziś powraca do tego, co przedtem jeszcze kilkakrotnie zapowiadał, że pośle innego parakleta, to znaczy on był pierwszym, że on wszystkiego ich nauczy, że doprowadzi ich do całej prawdy i że jego należy słuchać. On przypomni to, co było powiedziane przez Jezusa, da zrozumienie, ale także będzie podpowiadał, co odpowiadać i jak głosić Ewangelię. Dziś po raz ostatni mówi, podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Powinno być tu napisane z dużej litery, bo to jest personifikacja Ducha Świętego. To jest obietnica Ojca, ta ostateczna. Mówił, słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. I tu zaczyna się to nieporozumienie. Zapytywali go zebrani, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Moglibyśmy trochę upraszczając, jakby zaostrzając całą sytuację, powiedzieć tak, no co, kiedy to królestwo nastąpi? To, którego wszyscy Żydzi oczekują i myśmy myśleli, że ono się objawi. A tymczasem przyszła twoja śmierć, zmartwychwstałeś i królestwa Izraela, jak nie było odnowionego, pełnego chwały i Mesjasza, nie ma. I można by, parafrazując słowa Jezusa, któreśmy usłyszeli, powiedzieć tak, że mógłby im tak powiedzieć, chłopcy, wy myślicie o jednym małym królestwie Izraela, a ja wam daję do dyspozycji cały świat, tylko trzeba go zdobyć przez głoszenie Ewangelii. Nie będzie odnowienia politycznego, społecznego Izraela jednego. Cały świat jest teraz ludem Bożym, ale trzeba go zdobyć przez głoszenie Ewangelii. Otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Nie będzie dobrobytu jednego państwa, nie będzie niezależności politycznej, zwycięstwa nad wrogami, nie będzie chluby, chwały, pierwszeństwa, nie będzie Mesjasza, jedynego, który może być władcą, stać na czele tego ludu, który Bóg sobie wybrał. Nie będzie. To i te inne nieporozumienia pomiędzy Jezusem a uczniami pokazują nam, jak bardzo także my musimy się starać codziennie wchodzić w myślenie Jezusa. To, do którego mamy dostęp na kartach Ewangelii. Czytając przypowieść, czytając o jakimś wydarzeniu, powinniśmy naprawdę zbliżyć się, jak tylko możliwe, do zamysłu Chrystusowego. Dobrze go zrozumieć. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.